Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotuję soczewicową pomidorówkę. Przed nami kolejny odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem, po to, żeby pokazać Ci, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. W tej serii przygotowuję przepisy po raz pierwszy i zobaczcie, co mi wyjdzie. To jest moja ostatnio ulubiona książka kucharska, mimo że nie jestem weganem. Bardzo mi spasowała, naprawdę są same super przepisy tak naprawdę. I dzisiaj spróbujemy po raz pierwszy soczewicową pomidorówkę. Tutaj Marta chwali tą jako super zupę dla tradycjonalistów oraz dla początkujących. Syci i wymaga tyle pracy, co branie i ugotowanie ziemniaków. Także jestem bardzo ciekawy, co nam wyjdzie. Lubię soczewicę, lubię pomidorówkę. To była moja ulubiona zupa, zawsze pomidorowa z ryżem. Najlepsza zupa na świecie, także zaczynamy. Jeżeli chodzi o składniki, to mamy jedną cebulę. Tutaj jest też jedna marchewka, ale ja mam malutkie, więc są dwie malutkie marchewki. Szczypta cynamonu, szczypta chili, szklanka czerwonej soczewicy. 1,5 litra bulionu warzywnego, zaraz go przygotujemy. 2-3 gałązki koperku, mamy koperek również. I liść pora, który jest opcjonalny i go nie mamy. A jeszcze zapomniałem, pasata oczywiście, jeszcze cała wielka butelka pasaty pomidorowej. Bulion przygotuję w dwóch pojemnikach, bo nie miałem tak dużego na 1,5 litra, ale to żaden kłopot. Bulion przygotowujemy w proporcji czubata łyżka na litr wody, także tutaj jest czubata łyżka, tu jest pół czubatej łyżki. Wymieszamy. Pokroję warzywa, pomidora, czy marchewkę w klasterki, cebulkę w kostkę i opłuczę ciecierzycę pod bieżącą wodą. Marta pisała, że warto to zrobić, bo niektóre ciecierzycy mogą kipieć, jeżeli ich nie wypłukamy. Do przygotowania zupy będzie potrzebny garnek albo taka wysoka patelnia, lubię akurat takie patelnie. Rozgrzewamy solidną warstwę oliwy. Na oliwie sobie zeszklimy cebulkę. Cebulka wygląda na gotową, dajemy szczypkę chili. Chyba będzie dość ostre. I szczyptę cynamonu. Podsmażamy jeszcze chwilkę i do tego dodamy już wszystkie inne składniki, czyli soczewicę, pasatę, bulion i koperek. Ale pięknie pachnie. Cynamon tajlański jest jednak, ma przearomatyczny. Tutaj jest nasza opłukana soczewica. Koperek miał być związany sznurkiem, ale nie mam sznurka. Związałem go innym kawałkiem koperka. Mam nadzieję, że nam nie strzeli w trakcie. Pasata z ekologicznych włoskich pomidorów. I teraz bulion. Mam nadzieję, że nam się to kurczę wszystko zmieści. I wiem, ten garnek nie będzie za mały. Tutaj nam spadła łyżka. I na styk będzie. Kurczę, więcej tego nie dodam. I teraz 20-25 minut na małym ogniu gotujemy. Tutaj zupka nam się zaczyna gotować, więc zmniejszam ogień, a na patelni obok przygotuję dekoracje, czyli będą to prażone pestki dyni. Akurat w naszym sklepie znajdziecie ekologiczne pestki dyni ze Styrii. Jest to dynia styryjska. Jeżeli chodzi o dynię, to jest taki top. Naprawdę warto spróbować, jeżeli lubicie dynię. Na suchej patelni podprażę trochę pestek.
A w międzyczasie jestem bardzo ciekawy, jaka jest wasza ulubiona zupa? Jaka jest twoja ulubiona zupa? Daj znać proszę w komentarzu i wśród osób, które skomentują ten film, wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon do naszego sklepu na naszą oliwę. A jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych filmików. I pamiętaj o subskrybowaniu kanału, wtedy będziesz na bieżąco. 25 minut gotowania za nami. Spróbuję wyłowić koperek. Mam nadzieję, że się nie rozpadł. To jest jeden. A teraz karkołomne zadanie przede mną. Zblendować to wszystko w pełnym garnku. Zupa gotowa. Muszę wam się przyznać, że w międzyczasie zjadłem połowę tych prażonych pestek dyni. Tak mi smakują. A teraz czas na test zupy. Chochelka. I próbujemy, co nam wyszło. Powiem wam, że zupa bardzo smaczna, będzie sycąca, czuć tą, albo mam słaby blender, ale jeszcze czuć tą strukturę soczewicy delikatnie, ale to znaczy, że jest moc tej zupy, lubię takie gęste zupy, kremy, także super przepis. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, pamiętaj proszę łapce w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów i polecam wam książkę Jadłonomia po polsku. Dzięki, hej!